Vlogmas, dzień 16! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Józefek, a możesz kupić ocet? To... Tak. Wiesz jaki, nie jabłkowy, ale zwykły ocet. Which one? Ocet. But this is like... 10%. Spryt, tak, nie jabłko. Taki ocet po... Dobra, dzięki. Cześć kochani, witam się z wami w sumie o poranku, jest bardzo wcześnie rano. Odzywam się dzisiaj do was, bo będzie bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiejszy wieczór spędzam sama w domu. Mój mąż ma jakieś wyjście z kolegami, więc zostawia mnie samą i wcale z tego powodu nie płaczę, wręcz przeciwnie. Także muszę sobie wymyślić jakieś aktywności na wieczór. Myślałam już o jakimś, wiecie, dniu spa, może sobie zrobię maseczkę. Także pomyślimy i coś wymyślimy. Natomiast teraz wracam do takich domowych obowiązków. Właśnie wysyłam Józia do sklepu, bo musi nam kupić chyba świeże pieczywko na śniadanie. A ja w tym czasie robię pranie i chciałam wam też pokazać, czego używam do prania. Bo do prania zawsze dodaję tych tych ściereczek zbierających... ściereczki zbierające kolory. I pomimo tego, że wiecie, ja segreguję jednak ubrania kolorystycznie, to niestety czasami się zdarza, że jak się włoży ciemniejszy czerwony z jaśniejszym czerwonym, to później ten jaśniejszy czerwony jest już ciemniejszym czerwonym, więc nauczyłam się jakby o to dbać. Dodatkowo rzecz, którą bardzo lubię i też od dłuższego czasu używam, natomiast ona jest naprawdę mało opłacalna, jeżeli chodzi o koszta, bo używam tych perełek do prania i one naprawdę fajnie działają i bardzo, bardzo ładnie po tym pranie pachnie. Natomiast takie opakowanko kosztuje 25 zł i ono mi tak starcza średnio na, nie wiem, miesiąc, półtora, więc nie jest to mało. Dorzucam właśnie taką miseczkę tych kuleczek do prania. Właśnie będę prała pościel, więc tym bardziej lubię, jak tych kuleczek jest po prostu dużo i ten zapach jest ładniusi. No i oczywiście mam w środku kapsułkę, dodaję również z tej samej serii płyn do płukania i czekam tylko na ocet, bo dodaję również ocet do prania. Kiedyś gdzieś usłyszałam, że właśnie dodawanie octu jest dobre, bo zmiękcza tkaniny i powiem wam, rzeczywiście widzę różnicę, także ja się nauczyłam, że po prostu do każdego prania dodaję troszeczkę octu. Zalewam to jeszcze tym softenerem i w ogóle tego zapachu oczywiście octu nie czuć. Jest to taki przyjemny, ładny zapach, plus pranie jest po prostu bardzo mięciutkie. My gdybym kiszone tak. Co ty tutaj czekasz, co? Na wodę czekasz. Zobaczcie, nie wiem, czy wam kiedyś pokazywałam. Mój kot pije wodę z kranu, bo przecież w miseczce to gardzi. Proszę bardzo. Tak, tu jest, słuchajcie, najpyszniejsza woda, w szczególności jak ten zlew jest taki uwalony. Najpyszniejsza na świecie. Kotek. Wyczesałam kotki, troszkę ogarnęłam mieszkanie w tym moim samotnym dniu dzisiaj, że nawet się jeszcze nie przebrałam z piżamki, także zaraz wskakuję pod prysznic i się może trochę ogarnę. Natomiast w międzyczasie, słuchajcie, zamówiłam sobie wrapa z Salad Story. Jakiś czas temu już przyjechał i tak sobie, wiecie, go zostawiłam na blacie, bo tam kończyłam inne rzeczy i zapomniałam o nim, więc już jest totalnie zimny, więc muszę go sobie odgrzać na patelni, bo powiem wam, że nienawidzę jeść zimnego jedzenia. Naprawdę. Nienawidzę, więc nie zjem zimnego wrapa, także zaraz sobie go odgrzewam na patelni i będę jadła na ciepło.
A słuchajcie, pokażę wam jeszcze, bo mąż mnie kiedyś nauczył super taktyki na to, jak takiego wrapa zawinąć i go zjeść, jak wiecie, zdejmujemy go właśnie z takiej ciepłej patelni. Otóż, potrzebujemy folii aluminiowej. Zdejmujemy go, słuchajcie, z tej patelni. I owijamy jak rasowego kebaba. I można go teraz, słuchajcie, jeść. Rączka się nie grzeje i wszystko jest super. Także ja zabieram się za jedzenie. Cześć kochani, jak już widzicie, jestem przebrana z piżamki w dresik. Słuchajcie, jest kilka godzin później, ja w międzyczasie zrobiłam sobie trening, wzięłam prysznic, więc jak widać jeszcze mam czerwoną twarz i troszkę mokre włosy. Także czekam, aż mi wyschną. Słuchajcie, Józio już wyszedł do kolegów. O nie. Kocia. Kocia, zejdź, proszę. Chodź. No, jaki jesteś piękny, pokaż się wszystkim. Słuchajcie, tak, Józio już wyszedł do kolegów, do znajomych. Ja powiem wam, że się bardzo cieszę i chyba wam już kilka razy mówiłam, ja mojego męża nigdy, przenigdy w życiu nie zatrzymałam, jeżeli chciał gdzieś wyjść z kolegami, naprawdę, nigdy, bo ja uważam, że to jest tak zdrowe i tak naprawdę odświeżające w związku, jeżeli ma się taki wieczór, albo czasami wiecie, cały dzień dla siebie, naprawdę to jest ekstra. No my ostatnimi czasy rzeczywiście nie spędzamy aż tak dużo czasu w domu, bo dużo pracujemy z biura i się troszeczkę mijamy. Ja też, wiecie, chodzę na turecki, to mi zajmuje 4 godziny w tygodniu, chodzę na tenisa często 2 razy w tygodniu, więc jakby tych zajęć trochę mam. Natomiast wciąż taki wieczór dla mnie ekstra, więc postanowiłam sobie, że, znaczy miałam w ogóle plan ugotować sobie coś wykwintnego, ale żeby sobie ugotować coś wykwintnego, to musiałabym dokupić kilka produktów i miałam w planie pójść do sklepu. Natomiast powiem wam, że jest już prawie 20, więc stwierdziłam, że zjem coś teraz szybko, bo jestem po tym treningu i jestem troszkę głodna, nie będę ukrywać. Zjem coś teraz w domu szybko, pójdę na zakupy, kupię nam coś do jedzenia, bo chciałabym jutro pogotować, a później mam plan odpalić, słuchajcie, piżamkę, film albo książkę i rozłożyć się na kanapie i nie robić nic. Naprawdę. I jestem tak zachwycona z tego planu, że sobie go wymyśliłam. Och, naprawdę jestem po prostu przeszczęśliwa. Tak jak wam mówiłam, często jest tak, że wiecie, my z Józiem na przykład spędzamy wieczór w domu, ale to jest jednak inna forma relaksu, jak się jest we dwoje. Znaczy wiadomo, że jest fajniej i jakby super, ja uwielbiam z nim spędzać czas. Natomiast jak mam taki wieczór dla siebie, wiecie, mogę się położyć, sobie czytać co chcę, oglądać co chcę, ekstra. Także zaraz właśnie będę to robiła. A co będę jutro gotować, to słuchajcie, już wam pokazuję. Bo słuchajcie, ja podczas ostatniego firmowego spotkania mieliśmy takiego zwanego Secret Santa, czyli losowaliśmy sobie prezenty i słuchajcie, wylosowałam książkę kucharską. Ona jest takiego bardzo młodego chłopaka. Ja akurat zaczęłam jego konto na Instagramie śledzić jakiś czas. On się nazywa Rozkoszny. To jest młodziutki chłopak, który naprawdę ma bardzo fajne przepisy. Nic jeszcze z jego przepisów co prawda nie robiłam, ale wiem, że wydał ostatnią książkę i właśnie mega chciałam ją sobie kupić i nawet, nie uwierzycie w to, ale dzień przed tym, w tą wigilią moją pracową, wysłałam Józiowi link do tej książki, mówię: Józio, kup mi na święta, proszę. Więc mega się cieszę, że jakby ją dostałam. I słuchajcie, tu jest takie dwa przepisy, które mnie mega zaintrygowały i już wam je pokażę, bo właśnie myślałam o tym, żeby je jutro zrobić. Pierwszy to jest taki typowy obiad i to jest, słuchajcie, makaron z karmelizowaną czerwoną cebulą, suszonymi pomidorami i wędzonym twarogiem. Wygląda tak. Wydaje mi się, że nie mam nic z potrzebnych rzeczy. No dobra, mam oliwę z oliwek. Wydaje mi się, że cebuli nie mam. Czosnek też nam się kończy. W ogóle od razu sobie wpiszę na listę, bo zaraz zapomnę. Ja w ogóle powiem wam, że jest kiedyś, to jest takie śmieszne, ale ja często chodzę na zakupy z listą zakupową, wiecie, no po prostu wpisuję sobie produkty, które potrzebuję i wiecie co robiłam? Pisałam sobie listę zakupową taką w sticky notesach, na takich malutkich przyklejanych karteczkach i przyklejałam sobie ją do telefonu i kiedyś ktoś mi powiedział, czy nie to, że wiecie, nie wpadłam na to, ale po prostu nigdy o tym nie pomyślałam i kiedyś ktoś mi powiedział, a dlaczego ty tej listy nie robisz w telefonie, tylko przyklejasz sobie na telefon? I ja sobie stwierdziłam, tak, no jestem kretynem. Więc od tego czasu, słuchajcie, korzystam z takiej aplikacji, ona się nazywa Listonik. I właśnie tutaj sobie jakby wpisuję rzeczy, które są mi potrzebne. Także dopiszę sobie od razu czerwoną cebulę. W ogóle wędzony twaróg. Powiedzcie mi, czy to się łatwo, jakby łatwo jest to dostać w sklepie? Ja chyba nigdy nie widziałam.
Więc jestem mega zaciekawiona. Mam nadzieję, że mi się uda dostać właśnie w tym sklepie, do którego idę. Co my tu jeszcze mamy? Płatki chili mam, sól mam, koncentrat pomidorowy. Dobra. Łyżki sos sojowy mam. O, makaron. Słuchajcie, ostatnio tak mi posmakował ten makaron, ten taki świeży, że może mi się uda dorwać znów. I ten twaróg wędzony. Dobra, czyli wszystko mam. Także no naprawdę, no nie powiedzcie mi, że to nie wygląda fajnie. I w ogóle jest to taka, wiecie, ciekawa propozycja, bo makaron z tą karmelizowaną czerwoną cebulą, suszone pomidory, twaróg, jakby wszystko brzmi dobrze. A drugi przepis, który mi bardzo się spodobał, on się nazywa, uwaga, uwaga, luksusowy pasztet. A, zapomniałam Wam wspomnieć, wszystkie przepisy w tej książce są wegetariańskie, tutaj nie ma w ogóle mięsa, zdarza się nabiał, natomiast oczywiście nabiał też możecie sobie zastąpić jakimiś tam roślinnymi zamiennikami, natomiast nie ma tu w ogóle mięsa, także to też z tego powodu jakby ta książka jest super. I słuchajcie, to jest pasztet, który jest smażony na patelni, on sobie później jakby zastyga w lodówce, w ogóle się go nie piecze i jest robiony z boczniaków, ze zmielonych boczniaków, także powiem Wam, trochę mnie to przekonuje. I co ja tutaj potrzebuję? Czosnek, cebulę, orzechy włoskie, liść laurowy. Dobra, wszystko mam póki co. Mocna papryka mam. Ok, nie mam boczniaków. Nie mam parmezanu. I resztę mam. Czyli jakby tak naprawdę muszę dokupić tylko boczniaki i parmezan. Boczniaki. Parmezan. Chociaż kurczę, wiecie co? Ja chyba sprawdzę, bo wydaje mi się, że mogę mieć parmezan. No słuchajcie, cała paczka parmezanu, także wszystko, słuchajcie, się zgadza, także ja chyba bym zrobiła, kurczę, nawet może bym dzisiaj usmażyła ten, a jeszcze słuchajcie, suszone pomidory, przypomniałam sobie, do tego makaronu. Także plan jest generalnie na gotowanie na jutro, ja teraz muszę coś zjeść, bo jestem bardzo głodna, no ale niestety, żeby te produkty ugotować jutro, znaczy żeby te dania ugotować jutro, to potrzebuję produktów. W ogóle swoją drogą to jest naprawdę bardzo fajny pomysł na prezent, wiecie, na świąteczny. Jeżeli ktoś w Waszej rodzinie lubi gotować, nie je mięsa, to myślę, że tutaj są takie bardzo fajne przepisy. Niektóre z nich są mega proste, niektóre są takie dość ciekawe. No bo nie wiem, ja się zawsze śmieję, ja nie jestem jakąś wielką fanką, słuchajcie, książek kucharskich, to zacznijmy od tego, ale no teraz otworzyłam, no absurdalne trochę, ale jest, słuchajcie, przepis na sałatę z jeżynami. I mamy tu, uwaga, sałatę z jeżynami. Jakby, really. I ja sobie myślę, well, nie po to płacę 50 zł za książkę, żeby się dowiedzieć, jak połączyć jeżyny z sałatą, nie? Jakby, więc niektóre tutaj są takie dania, które no są dość absurdalne. O, proszę bardzo, sałata rzymska ze śmietaną. Dymką, rzutkiewką i miętą. No. Także no well, ale niektóre, tak jak Wam teraz pokazywałam, są naprawdę bardzo fajne, na przykład o, gulasz miso z czerwonej kapusty i boczniaków, także naprawdę jest tutaj dużo bardzo fajnych propozycji, no mi akurat te dwa wpadły tak mocno, mocno do głowy, chyba tak to jest to słowo. Natomiast wiecie, jeszcze będę sobie tą książkę na spokojnie przeglądała, fajnie, że jest tutaj kilka przepisów na jakieś tam kopytka, kluski śląskie, ja takiej rzeczy praktycznie nigdy nie robię, a bardzo je lubię, więc wiecie, fajnie by było gdzieś tam znaleźć jakiś super przepis, o Jezus, znaleźć sobie właśnie jakiś fajny przepis, żeby takie rzeczy zacząć robić, także dobra, zabieram się za jedzenie, a później idę do sklepu, pokażę Wam, co kupiłam. W ogóle z takich jeszcze ważnych rzeczy to muszę kupić sól do zmywarki. Tak, skończyło się. Także, a i jeszcze coś fajnego w tej, słuchajcie, aplikacji. To jest tak, że jakby mam sobie tutaj tą listę. Oczywiście aplikacja jest darmowa, to jakby też jest pierwsza wielka zaleta. Natomiast tutaj mamy te produkty i jak już je włożymy do koszyka, to można sobie, wiecie, łatwo odhaczyć i one wtedy jakby znikają nam z listy na dół, widzicie? Więc jest to naprawdę mega, mega... Jezu, w ogóle trafiłam parmezan, który już mam. No, intuicja. Także jest naprawdę bardzo, bardzo wygodny, a wiecie, no mówmy się, każdy z Was ma telefon na zakupach ze sobą, także ciężko go zgubić, a mi się zdarzały takie karteczki zakupowe jednak gdzieś tam zostawiać, no wiecie, wypadły mi,
Wiecie, jak to jest. Także dobra, słuchajcie, biorę się za jedzonko i chciałabym, jakby wiecie, szybko te zakupy, ten temat zakupów zamknąć, bo tak jak mówię, jest już prawie 20, już jest po 20. Jest już po 20, dlatego też jakby jednak chciałabym się tym moim wolnym wieczorem rozkoszować, więc najpierw praca, najpierw obowiązki, potem przyjemności, więc ogarnę zakupy, wracam do domu, odpalam jakiś świąteczny serial, film albo po prostu książkę i będę się relaksować. Jezus, tak się cieszę. A ten mój Józio, bo jeszcze tak wam tylko dodam, ten mój Józio jakby, żeby nie było, on nie wychodzi aż tak często, jakby zdarza mu się oczywiście czasami wychodzić, wiecie, w ramach przyzwoitości. Natomiast, no to nie jest tak, że wiecie, wychodzi, nie wiem, co piątek, co kilka razy w tygodniu, nie, no to się raczej zdarza, powiedzmy, nie wiem, raz, dwa razy w miesiącu maksymalnie, pewnie nawet raz w miesiącu bardziej. Więc tym bardziej, wiecie, to nie jest takie inwazyjne, więc ja, jak słucham czasami tych moich koleżanek, które się złoszą na tych swoich chłopów, Boże, on znów wychodzi, wiecie, no pewnie jakby mój chłop wychodził 2 czy 3 razy w tygodniu, to też bym się na niego wkurzała, no ale jak to jest rzeczywiście gdzieś tam w takich granicach przyzwoitości, no to w ogóle nie mam z tym problemu, wiecie, ja też wychodzę z moimi koleżankami, czy z moimi znajomymi i jakby Józio też nigdy nie ma z tym problemu. Też mamy znajomych jakby rozłącznych, bo wiecie, oczywiście mamy znajomych, którzy są też naszymi znajomymi, no bo wiecie, w parach często tak jest, że po prostu jak macie przyjaciółkę, no ona ma chłopaka, no to jakoś tych facetów się ze sobą zapoznaje. Natomiast też mamy po prostu takich znajomych rozłącznych. Ja mam takie przyjaciółki, z którymi chcę się po prostu spotkać tylko z nimi. Jakby ja nie chcę tych chłopów na tych spotkaniach, bo po cholery mi oni tam, wiecie, jakby ja mam chłopa codziennie w domu, ja chcę sobie z koleżankami pogadać. Także wiecie, zresztą zawsze jest inna dynamika, jak się spotykają same dziewczyny, a jak się spotykają, wiecie, parki. Także, ja jestem, wiecie, wielką, wielką fanką takiego, wiecie, raz na jakiś czas po prostu wychodzenia osobno, bo to jest naprawdę zdrowe i dobrze wpływa na związek. Poza tym, wiecie, on jak sobie jest z tymi chłopakami, to sobie tam pewnie gadają, kurczę, o futbolu czy o innych rzeczach, może nawet o innych dziewczynach, kto tam wie. Natomiast czują się swobodnie w swoim towarzystwie, a jak się siedzi, wiecie, w parkach, no to wiadomo, że się nie o wszystkim pogada. Także no, ja absolutnie nie mam, wiecie, nic przeciwko temu. Kochani, sukces! Kupiłam wszystko, po co pojechałam i tak naprawdę nawet nie kupowałam dużo rzeczy poza moją listą, także jestem bardzo z siebie dumna. Całość mi zajęła około 30 minut, także też ekstra i już Wam pokazuję, co kupiłam. Czyli tak, najważniejsza rzecz, po którą tak naprawdę pojechałam, sól do zmywarki. Słuchajcie, znalazłam ten twaróg wędzony i w ogóle było kilka rodzajów, także to jednak nie jest taki dziwny wynalazek, bo powiem Wam, że ja nigdy nie słyszałam o wędzonym twarogu, a tu się okazało, że to jednak jest dość popularne. Ogórek, słuchajcie, kupiłam taką formę do pieczenia, znaczy ich jest kilka, tych takich, wiecie, aluminiowych, bo to się przyda, jak właśnie będę piekła. A jeszcze oprócz tego, to też Wam pokazywałam już w sklepie, znalazłam taki pasztet z dobrej kalorii. My zawsze kupujemy ten z pomidorami, bo jest pyszny, ale stwierdziłam, że na spróbowanie wezmę nam ze śliwką, a co? Wiecie, my sobie to lubimy takie, jeśli ja na przykład uwielbiam ten pasztet z ogórkiem kiszonym. Jezus, jaka to jest pyszka, naprawdę. Tylko ten pomidorowy, bo tego jeszcze nie próbowałam, ale polecam serdecznie. Koncentrat pomidorowy, jajka, boczniaki, słuchajcie, cebulka, czosnek, kupiłam gumę do rzucia, też mało sexy rzecz, te takie odświeżacze do toalety. To jest ten makaron świeży, o którym Wam mówiłam, ja kupiłam 2 opakowania tego rodzaju, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Mamy majonez wegański, suszone pomidorki i uwaga, dla siebie na mój dzisiejszy samotny wieczór kupiłam sobie wafle ryżowe paprykowe, bo nie będę ukrywać, że mam taką niekłamaną nadzieję, że jest to zdrowsza alternatywa do chipsów. Mam taką nadzieję przynajmniej. I słuchajcie, ostatnio kupiliśmy, jak byliśmy na zakupach, te właśnie pierniczki. I tak nam mega posmakowały, właśnie takie czekoladowe. Ja pamiętam w ogóle taki smak z dzieciństwa, więc kupiłam sobie dzisiaj tak z sentymentu. Zaraz zrobię sobie, słuchajcie, herbatkę. I
podam ją sobie sama z tymi właśnie pierniczkami. Kochani, czym byłby samotny wieczór bez nastroju? Ja właśnie sobie przygotowałam świeczki do zapalania. Słuchajcie, mam taką końcóweczkę mojej jednej z ulubionej świeczek, Yankee Candle, one są w takim zapachu, takim mega słodkim, waniliowym. Ja po prostu uwielbiam takie zapachy, taki po prostu tak słodki, słuchajcie, że aż duszący. I ja w ogóle lubię te świeczki Yankee, bo one naprawdę bardzo długo pachną i jakby czuć je wszędzie. Oprócz tego mam też wosk z Yankee tutaj. Nie pamiętam, jaki tam jest zapach, ale też jakiś na pewno waniliowy, bo ja raczej kupuję bardzo podobne rzeczy. Raczej, słuchajcie, nie eksperymentuję, jeżeli chodzi o zapachy. Także sobie zapalam. I mam też takie dwa, słuchajcie, nie wiem, jak to się nazywa. To się nazywa tak jakby osłonki na świeczki. One bardzo ładnie wyglądają i dają taki fajny, taką poświatę jakby, więc też sobie włożę te wkłady do tego. I to od razu, słuchajcie, zrobi nastrój. Zapalona. Więc tu już jedna zapalona. W ogóle zobaczcie sami, jak ona bardzo fajnie pasuje do tej patery właśnie tutaj z tymi rzeczami. Ja tutaj w ten słoiczek z Mikołajem wsypałam jakieś cukierki. Tu mamy nasze pierniczki w ten słoik z Mikołajem. I jeszcze mamy te właśnie ciuszki. Także ja je sobie tu porozstawiam. I jeszcze kominek. Zapaliłam też choinkę, także słuchajcie, no wygląda to bardzo nastrojowo. I słuchajcie, już postanowiłam, co będę robić. Będę czytać książkę. To jest książka, którą sobie wybrałam. Ja już rzeczywiście zaczęłam już kilka tygodni temu, przeczytałam, nie wiem, około 50 stron. I powiem wam, że jest bardzo fajna. Ja w ogóle lubię takie książki, które wiecie, są troszkę naukowe, ale jednak są bardzo życiowe. I to akurat jest książka mówiąca o tym, jak taki ukryty stres albo przewlekły stres, który tutaj autor opisuje, wpływa negatywnie na nasze zdrowie i na nasze ciało. I powiem wam, że naprawdę no, te 50 stron, co przeczytałam, mega mnie zaciekawiło. To nie jest bardzo łatwa książka, bo jakby jest tam dużo, wiecie, takich medycznych też sformułowań, czy w ogóle takiej terminologii troszkę trudniejszej. Natomiast myślę, że warto ją przeczytać, bo to są, wiecie, takie rzeczy, które no, każdemu z nas się przydadzą. Także to będzie mój wieczór, właśnie z książką, świeczuszkami. A i idę sobie zrobić, słuchajcie, jeszcze herbatkę. Słuchajcie, ja stawiam dzisiaj na rumianek z jaśminem. W ogóle ten rumianek jest obłędny, zobaczcie, są takie po prostu kwiatuszki rumianku. My to oczywiście przywieźliśmy z Turcji, tak samo rumianek jak i jaśmin. I myślę, że na nas to będzie super herbatka, taka odprężająca, ale wciąż bardzo pyszna. Słuchajcie, żeby nie było tak bardzo niezdrowo do moich pierniczków, postanowiłam wkroić sobie jeszcze owoc kaki. Dajcie mi znać, czy w ogóle znacie i lubicie, bo powiem wam, że kiedyś dla mnie święta mega kojarzyły się z mandarynkami. Co prawda mamy kilka mandarynek, ale jakoś od kilku lat to kaki to jest po prostu mój absolutnie ulubiony owoc w zimie. Jest przepyszny, także jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to naprawdę serdecznie zachęcam, bo to jest pyszne. I ja tego nie obieram, po prostu kroję sobie, wiecie, w paseczki i jem jak jabłko.